8. kolejka Reso Suwałki Football League. No i proszę Państwa, zbliżamy się do końca i to nie małymi, a wielkimi krokami. Ostatni mecz 8. kolejki Reso Suwałki Football League to pojedynek Szkarnuli z Team Sejny, Salo Suwałki, wygrany przez drużynę Sejn 6-2. Trzy bramki w tym spotkaniu strzelił stojący obok mnie Maciej Szydłowski. Maciek, oprócz tego, że Tobie gratuluję, to powiem Tobie, że narodziłeś się, jak powstałeś, jak Feniks z popiołów, bo przypomnijmy, w ostatniej kolejce kontuzja i to poważnie, naprawdę bardzo poważnie wyglądało. No, poważnie wyglądało i poważnie bolało tak naprawdę. Dopiero już jak zajechałem do szpitala i tam lekarz powiedział, że kości są całe, to już troszkę się uspokoiłem, bo nie czułem takiego trzasku, żeby jakieś wiązadło czy coś w tym stylu. No i pojechałem w sobotę na rezonans. Rezonans został zrobiony od razu i 100% ścięgna wszystkie i wiązadła są zdrowe, także się cieszę, że tylko zbicie było mocne. Całe szczęście. W dzisiejszym meczu trzy bramki, tak naprawdę jak patrzyliśmy na Twoją grę, faktem, że może przeciwnik nie był tak wymagający jak tydzień temu, ale jak patrzyliśmy na Twoją grę, to w ogóle nie miałeś żadnego obciążenia psychicznego, w ogóle tak jakbyś o tym zdarzeniu nie pamiętał. Tak, chciałem to zapomnieć o tym jak najszybciej, bo strasznie mnie dużo nerwów to kosztowało, niby to tylko 3-4 dni, ale naprawdę się denerwowałem, się bałem od razu po samym tym zderzeniu. No, ale wszystko dobrze jest, dobrze wpadają te brameczki, to jest dobrze, no. To ile ich macie, masz na końcu? Ja wiem, ale nie wiem, czy ty liczysz. Kurczę, no nie wiem, wiem, że miałem 9, tak, chyba przed tą kolejką. No to już masz 12 po tej kolejce. No 12 właśnie, bo widziałem, że Paweł tam coś goni mnie, no to trzeba troszkę mu zrobić konkurencji. Ale oglądasz się za siebie? Oglądam, oczywiście muszę, bo to jednak chłopaki tutaj strzelają po 3, po 4 gole są. To tak tutaj do samego końca może być walka o tego króla strzelców, ale ja na to się nie nastawiam. Ważne jest pudło, bo w końcu chcę to wygrać, już raz miałem skomec. Pozdrawiam chłopaków, miałem drugie miejsce z nimi, ale sportu też było w miarę blisko, tam piąte, szóste miejsce, no ale to jednak nie pudło. No a tutaj ze Szkarnulistem chcę zdobyć pudło, znaczy pierwsze miejsce, no. I tak naprawdę na trzy kolejki przed końcem w dalszym ciągu liczycie się w walce o mistrza. Jesteście na trzecim miejscu, co prawda 3 punkty straty do opakowań Kartex. Ale też ciężki mecz przed Wami. Mówię oczywiście o 14. pułku przeciwpancerny Deko Suwałki. Dokładnie, to z nimi właśnie mamy ostatni ten mecz decydujący tak naprawdę. W sumie jeszcze za tydzień mamy z Zuchami też bardzo mocny zespół, tak, ale dzisiaj coś tam się nie popisali chłopaki. Może za tydzień formę przeniosą, to troszkę łatwiej nam będzie, no ale z nikim nie jest łatwo tak naprawdę. Tu może z ostatnim miejscem przegrać, nie? Jakiś mały, lekki błąd. Tu Aleks Szklarz dzisiaj widzieliśmy, bardzo dobre warunki postawił. No, nie wiem, no, z dywizjonem. Myślimy, że tam jeszcze Kartex coś pogubi, Euromaster za tydzień grają między sobą, to też bardzo fajny mecz. No nie wiem, no myślimy, że będzie. Pierwsze lub drugie miejsce myślę, że będzie. Maciek, w poprzednich latach oglądaliśmy Cię w innych zespołach. Wspomniałeś no, dzisiejszy Euromaster, wcześniej to Commerce, była też Porta Active Team. Dziś to jest, chciałem powiedzieć, Pomorzanka Sejny, Szkarnuli z Team Sejny, ale w Pomorzance też grasz. No mogę zadać Tobie to pytanie, jak się czujesz, chociaż po tych 12 bramkach wygląda na to, że czujesz się świetnie i w rzeczywistości chyba tak jest. No jest, naprawdę jest dobrze, ale też to jest zasługa mojej kobiety, bo przychodzi teraz na każdą kolejkę, naprawdę, pozdrawiam Cię Karolciu. No i chłopacy mi dużo pomagają też, no, to nie jest tak, że sam strzelam, też dostaję na puste bramki, takie z Euromasterem dostałem chyba z dwie takie na pusto, fajne, no to to nie jest tylko, że to ja, no siedzi, po prostu siedzi, no wpada. Dużo futsalu teraz oglądam tych euro, to może dlatego. Okej, my oczywiście pozdrawiamy również Karolinę, no i dodam, że za każdym sukcesem mężczyzny stoi zawsze kobieta, w tym przypadku również zostaje to potwierdzone. Okej, Maciek, przeskoczmy na chwilkę z boiska tego futsalowego na boisko trawiaste. Pomorzanka Sejny, jak w ogóle czujesz się w lidze okręgowej? W drużynie, która jeszcze jakiś czas temu aspirowała o czwartą ligę. No, ostatni czas, kiedy grałem w okręgówce, to już było, myślę, tak z 10 lat. Dobre 10 lat, nawet 11 gdzieś myślę, że grałem ostatni raz. No, tam się nie różni ten poziom za bardzo między okręgówką a czwartą ligą, ponieważ
No może w czwartej lidze te topowe drużyny, takie pięć miejsc te pierwsze, to są naprawdę mocne zespoły, ale reszta to jest tak na okręgówkę. No fajnie tu się zaklimatyzowałem z chłopakami, fajnie mnie przyjęli, Piotrek fajnie tutaj mnie tam wprowadził do drużyny, że tak powiem. I no co, no tak troszkę runda słabo poszła, że nie powiem, no ale jesteśmy nad strefą spadkową akurat, całe szczęście. Maciek, ja wierzę w to, że Pomorzanka Sejny to będą zdobędą tytuł Rycerzy Wiosny, także to, co nie wyszło w rundzie wiosennej, jesiennej, przepraszam, to z pewnością się uda w rundzie wiosennej. Liczę na to, pewnie już prezes Szkarnulis i Piotrek szykują jakieś wzmocnienia, także no, będziesz z kimś musiał się podzielić tymi bramkami w ataku. Dokładnie, tam jest komu strzelać, Micek strzela jak na zawołanie tam dla gościa, to dać piłkę 16-20 metrów, on tam się nie czai, ale no coś tam, jakieś wzmocnienia będą, no zobaczymy. Okej, no to wracamy już na samo zakończenie tutaj do rozgrywek. Zaskoczyła cię postawa którejkolwiek z drużyn przeciwników, z którymi się do tej pory mierzyliście? Ktoś w ogóle w twoim zdaniem jest takim czarnym koniem tych rozgrywek? Euromaster, oni grali w tamtym sezonie bodajże do piątej kolejki, co zostało przerwane, grali chłopaki, ale tam za mocno tak im nie szło, nie? Ale w tym sezonie ruszyli od buta, no i ciekawie to u nich wygląda. Myślę, że oni mogą też właśnie, z nimi będą największe problemy, bo młode chłopaki wybiegane grają i myślę, że będą kłopoty z nimi. No tak, mówi to starzec Maciej Szydłowski. I wszystko się zanosi, do tego zachęca kapitan, kierownik drużyny Piotr Leszczyński. No trochę zbił mnie z pantołyku i będziemy musieli zakończyć wywiad, ale to dobrym akcentem, bo życzył tobie sukcesów indywidualnych, a ja do tego dorzucam jeszcze sukces drużynowy. Tego tobie życzę, aby to pudło i to miejsce jak najwyżej na tym pudle stało się faktem już 18 lutego, czyli wtedy, kiedy kończymy kolejkę. Maciek, ja się w ogóle bardzo cieszę, że po prostu to, co w ubiegłym tygodniu się wydarzyło, to po prostu taki trudny, czarny sen, który się po prostu, z którego się wybudziliśmy. Widzimy cię w Realu, ja cię uszczypnę, jesteś cały. Dzisiaj strzeliłeś 3 bramki i tak trzymaj. I to jeszcze raz powtórzę za Piotrkiem. Koza na króla strzelców. Maciek, bardzo dziękuję za rozmowę. Jeszcze raz cieszę się, że rozmawiamy. No i gratuluję tobie świetnego występu. Dzięki, również chciałbym pozdrowić cały Szkarnulis team oraz Pomorzankę Sejny. Au. Au, to tyle. Maciej Szydłowski, ja się z Państwem żegnam. Dziękuję, Kamil Klimek, Reso Suwałki, Football League, 8 kolejka za nami. No i Szkarnulis team Sejny. Aktualnie trzecie miejsce. Dowiemy się za 3 tygodnie, na którym miejscu te rozgrywki zakończy. Dziękuję.